Siema, ja jestem Czechu i witam was oczywiście. Ty, co to było? Krew i wino? Wino i krew. A, bo to była ta pierwsza misja, ta jedna z pierwszych misji. Dobra, oczywiście kontynuujemy sobie historię. Słuchajcie, zostawcie lajka na samym starcie i komentarz, jak możecie, i FPS-y bym sobie musiał naprawić. Siema, FPS-y naprawione, tak o powinny być. Robimy oczywiście kolejną misję. Misja nazywa się Pan Jeziora. Przeklęci Francuzi, wyobrażasz to sobie, założyli konkurencyjną gorzelnię i produkują w niej jakieś szczyny. Jakiś żab synt. A co mnie to? Placówka jest dobrze chroniona, zawsze jednak zapraszałem tam kurtyzany. Parszywi z Bereśnicy. Jedna z nich jest naszą agentką. Mogłaby otworzyć dla ciebie bramę, byś sabotował gorzelnię. Brzmi kretyńsko, zresztą nie obchodzi. Zapłacimy 250 sztuk złota. No to na co czekamy? Sabotujemy. Niezwłocznie zabiorę cię nad jezioro do naszej zapracowanej pani. No dobra. To zabierz mnie jakoś. To jak to z wami jest? Chyba obawiam się, że nie do końca rozumiem. Banda ciapowatych rycerzyków napędzającą gorzałę? Nie kumam. Cóż, wiesz jak to jest? No właśnie nie. Los połączył się z losem moich przyjaciół przez najszlachetniejsze zadanie odnalezienia mitycznego świętego Graala. W tym celu wędrowaliśmy wspólnie wiele lat i przemierzyliśmy wiele krain bezowocnie. Czasem w naszych sercach zaległa się rozpacz, a potem odkryliśmy coś znacznie lepszego niż święty Graal, alkohol. Co przeciekawe, okazało się, że to bardzo wydajny sposób na umorzenie bólu porażki. I że wielu innych rycerzy poszukujących bezwłocznie świętego Graala również potrzebuje tego medykamentu. Słuchajcie, muszę sobie delikatnie ściszyć tutaj mikrofon. C4 i będzie bezpiecznie. Nawet nie wiem, gdzie mam iść, ty. A, do góry niby. Mam to zaznaczone. O kurde, mam to zaznaczone na mapie? Mam. Dobra. Zaczęliśmy zatem produkować nasz własny trunek. Tworzyliśmy z najwyższą dbałością i egzystencją, bo coś tam boleścią. Dobra, bo ja do góry mam lecieć, a ja widziałem tutaj, że my mamy ten jakby znacznik questa na sobie, więc pomyślałem, że musimy dokończyć dialog, by się udać na miejsce, ale widocznie błędnie. I chyba już mówiłem w poprzednim odcinku, że zmieniłem zatrzymywanie na taba. Znaczy na mapę na taba. Jest to giga giga przyjemne, jak się na tabie otwiera mapę. Wiadomo, my mapa tego owego, intuicyjne to prawda, aczkolwiek no aczkolwiek nie do końca wygodne w moim tutaj tym. To jest pan jeziora? Och, damo nocy, czekasz tutaj jak zostało przepowiedziane przez mych kompanów. A to kobita. Dobra, dobra, słuchajcie, mam pewien problem. Widzicie tego oblecha za kamieniem? To będzie mi ubrana, które zostawiłem na brzegu. A teraz czeka, aż wyjdę z jeziora. Jejku, jejku, co za plugawy barbarzyński bandyta. Ani myślę wyłazić stąd nago, naturalnie. Zaraz, a bycie nagą przed ludźmi to nie jakby twoja robota? Że wyglądam po cóżku, jakbym teraz była w robocie? Mam swoje standardy. Gaj. Najdroższy. Musisz ukarać tegoż potwora i odebrać mu odzienie. Bez naszej pani nie zinfiltrujemy Francuzów. Ile ciekawe połączenie słów. Podziwiam sobie tylko przyrodę. Pewnie, że tak. Zabij, oj. No dobra. Ej, łapy bez zboczeńcy. Ja mnie winna, nie? Nie rozumiem. Że tu nie ma dialogów. Gaj, nie dasz wiary. Twoje dziwaczne, melodramatyczne, autorytatywnych jegomościów w czerwieni właśnie porwało naszą agentkę. Mówili coś o łajdaczeniu się i obrzydzeniu Boga. Czemu, ach, czemu Bóg jest taki wrażliwy? Świetnie ci poszło. Czy trzymacie ich, jak teraz mamy niby włamać się do tych waszych żabojadłów? Chyba. Cóż, wciąż masz ubrania, nie ma mowy. O, Gaj, ale to sprawa najwyższa. Nichuja, zapłacimy podwójnie.
potrójnie, nigdy przy nigdy absolutnie nikomu nie piszecie choćby kurwa słówka. A teraz dajże mi trochę przestrzeni. Fanboy. Chłop się za babę przebrał, no nie wytrzymie. It's a trap, man. Tak, ja do tyłu pojadę takie tego. A to teraz dźwięki robię na my? Nie, wyłączyłem sobie dźwięki pierdzenia, no nie. O kurde. Kurde, jak siedzę w tej pozycji, to mi pulsa bolą, ale to zgaduję, że nie są faktycznie pulsa, tylko ja już narzekam o tym od dawna. To faktycznie chyba nie są pulsa, tylko jakby coś mnie uwiera gdzieś i jak tak siedzę, jak siedzę. Nie wiem, czy ma to jakąś logikę, co powiedziałem, ale... Halo, a któż tam? Tylko panienka szukająca dobrej zabawy. Jakże pięknie. Prosimy, prosimy. Dziętki. Och, teraz bienę. Czy mnie się wydaje, czy zrobiło się gorąco? Najdroższe, chyba się właśnie zakochałem. O kurwa. Ty synu głupkowatej osoby. Zostaw mnie. Pastem. Infiltracja. Ty, a oni coś mnie nie atakują, w sensie jak na to, że powinni. Szybko, nie lutniam tym. O ty, kurwa, ja to muszę załadować. Niedobrze. A jakby wsiąść na konia, załadować tego i zacząć wtedy strzelać, ma to sens. Ale dobra, już nie ma co. O, sami se rozwalili. No dobra, elegancko w takim razie. O kurwa, jestem w potrzasku. Kurczę. Unik. Abordaż. Oj, umarliśmy wszyscy. O! Szybko. Dobra, udało się. Chyba. Pozornie można tak powiedzieć na razie. O, zginęliśmy. O kurwa. O, a, bo oni nie mogą mnie aresztować, a to akurat dobrze i nie mogę też bić na tego. Dopiero też dobrze, tylko trzeba konia ogarnąć fastem. Kurwa, no. To jest najgorsze, że on się czasem... A zna jakiś... Ło, ty, w ogóle trzy gwiazdki. Ło, trzy gwiazdki to ja nigdy nie miałem. Halo. Ło, kurwa. Daj z mnie konia jakiegoś, ty, bo to giga nie fair. Bard. Bardzie. Dobra. Wybornie. Czytaj. Gdzie jesteśmy? O, cholera. Strażnicy musieli to usłyszeć. Aha, bo to... Nie rozumiem. Można tu skakać? A można, ty, ja unik tym robię na spacji, zapomniałem kompletnie o tym fakcie posiadania takiej umiejętności uniku. Możemy to w sumie wziąć i wolałbym konia jednego, ale w tym wypadku nie będę narzekać. O. No i kwaśno oni. Ty! Oni się wzajemnie biją, czy... No kurczę. Proszę, mogę wziąć na krowę? Nie mogę. No. Pastem konia. Czy mnie zrzucą? Pewnie tak. Czy zostanę aresztowany i przegram misję? Pewnie tak. Tak myślałem. Ciężkie ty. Trzy gwiazdki to już jest sporo. Tutaj jakaś harda misja. Gdzie za zabójstwo policjanta jest jedna.
Za rozwalenie wina już konkretne trzy, więc. Będzie pewnie trzeba uciekać i pewnie będzie trzeba przemalować konia. Tutaj barwy inne. Unik. No, ale sorry, że ja się tak nie odzywam, bo w sumie słuchałem sobie. Bo myślę, wiecie, sprawa tam do ogarniana. Tak sobie podsłuchiwałem delikatnie. Gdzie masz konia? No dobra, przecież wiem. Tu mam konia. Git? Git, koń? Chyba się uda, widzowie. Tylko, że teraz tego nie zepsuł, jest miodzio chyba. Malowanko? O, dobra. A, do. O kurwa, czy ci chcą mnie nakopać? Pięści mnie bije. Mam. Wróć do rycerzy, mam taką misję ogólnie. Dobra, na konie, myk. Bo ja się boję, że jak ich zabiję, to się coś stanie. No, oni mają tylko pięści ogólnie. Nie wiem dlaczego, jakim cudem mnie nawalają pięściami. Ty, przegram to. Kurwa, ty, co jest? Bejtujemy, bejtujemy i prawy, pyk! O kurwa, żeby się teraz nie wypierdolić. Prawy, znaczy lewy. Lewy. Dobra, mamy to. Czy żarcie by się z fastem ogarnęło, jest miodzio. Gdzie idziemy? W tył, w prawo chyba. Się nauczyć z powrotem tego sterowania. A to nie da się inaczej, trzeba z rozpędu. Wtedy się rozwala, bo jak rozwalasz te beczki, to często z nich żarcie wypada i się healujesz właśnie. O! Dobra, w dół, w dół. Uratowana kurtyzana. W ogóle domek mamy, który kupiłem w sumie, nie? Chyba to tutaj jest. Ale coś nie mam zaznaczone na mapie. A chyba powinienem, bo gdzieś tu dom został zakupiony, ale może dlatego, że jesteśmy w trakcie trwania misji. Jakby dopiero po misji możemy. To jest trochę, wkurza mnie to, że muszę zapisywać grę w domu. Denerwuje. Znaczy, ja zgaduję, że to jest też nawiązanie właśnie do GTA i tak dalej, nie? Nie wiem, czy mówiłem to, ale. No nie wiem, nie podoba mi się to. Był słaby system, że nie możesz sobie kliknąć, zapisz i wyjść. Tak to strasznie musisz. Wkurza mnie to, że muszę tam dygę z powrotem. Dobra, mościserze. Słowo wędruje szybciej niżeli wiatr, już wszystko wiemy. Masz w nas prawdziwych przyjaciół. 750 sztuk złota. Plus kozacka muzyczka na koniec. Dobra, możemy jeszcze jedną, jest 13 minut odcinka. A widzisz, że jak nie zostawiłeś łapkę w górę, to chyba konkretnie musisz naprawić swój błąd. Straż, straż. Gaj, nie wierzę, co się stało. Ser Seijaj próbował wesprzeć naszych rycerskich zrozpaczonych współbratyńców świętym gralem i został uwięziony przez straż za nielegalny handel. Niech zgadnę, chcecie, żebym go wydostał. Nie, nasz nieustraszony wojowniku. Błagamy cię, żebyś go wydostał. Ser Sergej jest przyjacielem, kamratem i niezrównanym gorzelnikiem. CJ. CJ! Dobra, dobrze, że teraz to skumałem. Dostarcz tę zgrzewkę świętego Graala do najmniej z naszych klientów. Pracuję w straży, wziąłem za towar, bo możecie wydostać CJ-a. CJ? Kurde, albo tak głupie to napisali, że ja nie skumałem w ogóle. CJ! A propos nawiązań do GTA San Andreas. CJ? Yo, yo, it's me! Kar, chill, chill. Mój ulubiony mem. Two number nine. One number four. Coś takiego, nie? Czy było coś tam extra cheese? Właśnie przy tym zamówieniu, jeżeli mówimy o tutaj memach GTA San Andreas. Jeszcze było
też z takich memów było. Oh shit. Here we go again. To też lubię to. Zresztą jak montowałem serię z Jurassic World'a, Jurassic World Evolution albo Jurassic Park Evolution, coś takiego. Są dwie jakby serie, Jurassic Park, gra od Tinted Games, jest gra Jurassic World albo Jurassic Park Evolution, to są dwie inne gry. Jedna jest montowaną serią, druga jest taką absolutnie pełnoprawną serią. A się buja. Więc w której z nich właśnie montowałem, tam było usyte jak... Nie no, to jest lokacja dla dzieciaczków. Ah, shit. Here we go again. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. A, muszę tam wyjechać. Tu, tym, 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 tym. Polecam. Świetne odcinki. Strasznie się napracowałem przy nich. Naprawdę dużo, mnóstwo czasu. Zamówienie masz za frajer, ale pewnie domyślasz się, co musisz zrobić w zamian. Wiem, wiem, bez obaw. Wyciągnięcie tego idioty z więzienia będzie łatwe. Pierwsze jednak daj zwilżyć gardło. Może pij pójść. Potrzebuję tego. Och, jakby mi synek Boży stópki po gardle przejechał. Co? Co to za powiedzenie? CJ! Ale fajnie by było jakby stary minę już kurwa 2 godziny. Fajnie było jakby CJ się nazywał CJ. W sensie wyglądał jak CJ. No już, już daj mi tylko ostatniego... Te ostatnie butelkę. A że to że tego, że otwiera. Czyli muszę improwizować znowu. Dobra, najebał się w sensie. Ło, ty! A, my się przebyliśmy. No proszę, czyli... Tak to jest wyglądać jak totalny frajer. Możemy mu jakby... Chyba nie. Daleko to? Chyba nie. Ty, a co tu jest za dom publiczny? Czy będziemy mogli tam wejść? I czemu była cenzura na... Na tentegesach. Na melonsach. Dobra, teraz mi się przypomniała, że była. Ej, ty stać. Który oddział? Mój, no, to jest ten 5. Oddział tego 3. korpusu. Dobra, w dupie mam to, głębie, za mną. Nie zamierzam patrolować tej cholernej dzielnicy w pojedynkę. By tutaj niebezpiecznie. Patroluj dzielnicę. Użyj mapa, no widzę, widzę, widzę. Kiedy byłeś na tej wielkiej, wspaniałej imprezie Stefka? No tak, pewnie. Aha, to fajnie. Dobra impreza, nie? Nie wiem, nie zaprosił mnie. No nawet Goba zaprosił. Kojarzysz Goba? Nie bardzo. Ten cep zawsze frajda... Fajda w zbroję, bo jest zbyt leniwy, by ją zdać. O, w mordę. No i nawet nie został i nawet on został zaproszony, okej. Okay. I ty jakiś przypadkowy mrów, kick też, świeżak. Coś tam. Boże, czemu Stefek mnie nienawidzi? Dlaczego, że użyłem jego kubka? To było raz, wielkie Michalo. On zawsze zabiera moje krzesło. My tak mamy teraz biec tu i patrolować to? To jest nasza misja. Mamy jakieś ulepszenia, ale wątpię, że mamy wystarczająco dużo punktów. Ogólnie. Oj, niebezpiecznie tak kichać. Szczególnie teraz. A co to znaczy patroluj, w sensie... Złaś, to mój koń! Straż, straż! To do nas, świeżak, dawaj, pokaż im, co potrafisz mi. Zostanę tutaj, żeby zabezpieczyć absolutnie nic. Dobra, lecimy. Mamy... Będąc tym strażnikiem, mamy pasa na zabijanie, ty. Ty, a co by było, jakbym teraz zaczął zabijać innych randomowo? Żeby się dowalili do mnie? Kurwa, nie tu wleciałem. Ale no was. Zabij konio... O, koniokrad uciekł. Czytamy.
No tutaj dźwięki są. To w grze komputerowej widzowy. Spokojnie, wszystko. Nie, no nie. O, wow. Nie, no ale muszę popracować tutaj nad tak zwanym czytywaniem tych kurczę, punktów zapisu, bo to tragedia jest. Halo. Muszę dygać z powrotem. No dobra, zrobimy. Tylko wolno przez tę misję się robi. To jest, powinno być czytanie tak, o, bo to jest takie sztuczne przedłużanie gameplayu. Strasznie tego nie lubię ogólnie. Szczególnie, że ja lubię grać na najwyższym poziomie. Ja rozumiem bardzo, że w niektórych gra się po prostu najzwyczajniej w świecie szybko po prostu ginie, nie? Ale aż tak to ja bym nie przesadzał do końca. Brawo, panie władzo. Dobra, lewo i później dwa razy dwa duszki w prawo i migites. Idziemy. O. O, czemu nie zebrałem? Halo. Zbieraj mnie to tu. Nie no, dobra, zsiadamy z konia. Chyba zapominamy o swojej sprawie, co panie władzo? No i 3 nuty się powtarzają co 3 sekundy, więc to też nie jest turbo wybitne. Pierogi, raz na jakiś czas zaśpiewał o kapuście. Jakby w kij koniec. Rozumiem, że jak zaczniemy misję, to jakby się skończy mi tutaj, tak? To możemy skipnąć, bo oczywiście to już było. Było. A było, było. A, nie minęło, ty. Ja będę strażnikiem, zostaw mnie. Dobra, no to ciekawy jest. Dobra, jestem podjechany, zostało. Trzeba jeszcze poczekać, tylko jak się nawali i robić tutaj misję. Mam nadzieję, że przynajmniej tym się teraz się uda. Chociaż mogłem, wydaje mi się, mogłem. A, bo przecież my chodzimy z tym gościem teraz w kółko. Ale może uda się tam skróty w lewo i od razu tego. Od razu będzie gites. Tak, to mogłem zacząć później. W ogóle to chyba wydaje mi się, że jak przegram jakąś misję, to chodzi tylko o to, żeby pokazać tą misję, a niekoniecznie ją jakieś turbo zrobić. I później, kiedy tą misję zacznę wykonywać, to jak w sensie już wykonywałem na odcinku, ale nie udało mi się i zrobię i to warto zatrzymać i zrobić sobie na spokojnie tą misję zwykłą, mi się tak wydaje. Koniokrad. Czy koniokrad był w jakimś turbo konkretnym miejscu? Chyba nie jednak, chyba nie. Chyba, że to tu było. A, to tu jednak. Dobra, niestety. Co to znaczy, że ja mam go jakby pokonać? To też mnie dość zastanawia. O, czy to znaczy? Mimik, jednego kolegi po fachu mniej. Trzeba wrócić na posterunek po tego cholernego rycerza. Dobra, kontynuujemy. Udaj się na posterunek. W ogóle takim. Bo teraz jakiś chyba nowy Santak ze skarpetką czy coś. Teraz muszę tylko wymyślić jak. Ej, świeżek, a ty gdzie? Zaraz pogadamy. No patrolować. Zabijaka mamy na wolności jakiegoś chorego łysowa zwanego Gajem. Chodź pomóż nam go szukać. Naprawdę? To się dobrze składa, panie sierżancie. Wiem gdzie go szukać. Poprawić strażników. Bo ja nie wierzę, że zaraz sapniemy nieuchwytnego Gaja. No nie wiem. Założę się, że to tylko wielki, łysy dzidziuś. Kitrany w jakimś rowie przerażony na amen, że go znajdziemy. Rozumiem, że bitwa się szykuje, tak? Czy co? Halo?
No chyba, nie, no tu mam iść, no. Halo? Ten cały gaj będzie tutaj lada chwila. Zabij strażników. To za zrod akcji. Tak naprawdę to był on. Nikt się nie spodziewał. To 3 razy sztuka. Dobra, łatwiutko. Chciałem posiadać możliwość ulepszenia sobie konia, albo wykupienia konia, albo coś takiego. Dobra, udaj się na posterunek. O nie, ten gaj. Wszystko by się udało, gdyby nie on. Ej ty, tak? Gorzelnik, masz go zaraz wsadzić na wóz, ruchy. Ale on chce stracić robotę głębię, przynieś go tu raz dwa. Tak jest. Zabierz ser CJ-a do gorzelni. O mój wybawco, zamknij się, nie jesteśmy jeszcze bezpieczni. A no tak, wybacz. CJ jest biały? Nie. To nie może być, to halo. CJ... O kurwa. Oła, to boli, panie strażniku. No, jedź! Błagam, nie chcę być stracony. Trzeba by było znaleźć list. Ja czasem drapię się po oku za mocno. Oni chcą mi rozwalić tego, ja wiem, co chodzi, oni będą tego. Ja tylko mam pytanie, to jest dobre pytanie. Czy można na przykład wjechać tym wielkim, tą wielką stodołą do malowania, bo jeżeli można, to jesteśmy na dobrej drodze, by to zrobić. Jeżeli nie można, no to cinko. Zobaczymy. Można? Można chyba, tak? Można. Kurde, ta pogoda. Właśnie o tym chciałem pokazać, że raz jestem prześwietlony, raz jestem za ciemny. CJ. Strasznie długi odcinek, 27-minutowy. Przyjemnie się gra w tą gierkę, tylko tak mi się wydaje, że te odcinki nie są najlepsze, jeśli chodzi o granie w tą grę. Tak, ciężko jest mi zawsze, jeżeli gra nie ma dużo zaoferowania fabularnie i ja muszę się odzywać, to ciężko mi jest utrzymać to tempo, wydaje mi się, tych rozmów i szczególnie, że no, gramy po to, żeby jednak tutaj odpocząć sobie od wszystkiego, tak? Ja też nagrywam odcinek nie dość, że próbuję sobie odpocząć, to przy okazji staram się jednak no, nagrać odcinek. Zwoliłeś go, jesteś boski. Koniec. Zdobyto punkt umiejętności 700 sztuk złota. Mamy zadanie ukończone, ale to jest zadanie poboczne z tego, co rozumiem. To są zadania poboczne. Przydałby się jakiś konik. Ja sobie idę zapisać. Tutaj misję już dzisiaj nic nie robimy, bo i tak już długo. Długi odcinek. Łapki w górę, komentarze oraz suba. Możesz zostawić wpadność na rewind. Link masz oczywiście w opisie. Widzimy się jutro. O godzinie, której nie wiem, ale jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.